paneczko, z tej strony Piotrek z kanału The Crazy Pilot Team. No i dzisiaj widzimy się w takim nieco bardziej luźniejszym odcinku. Postrzelam sobie mianowicie troszkę petardami. Ja właśnie zmierzam do swojej takiej mini miejscówki, można tak powiedzieć, nad potok. Mam nadzieję, że filmik się wam spodoba. Mam tu cały taki kartonik petard. No, jakieś tam różne pierdółki. Ogólnie jest też bardzo zimno na polu, jakieś minus 7-8 stopni, więc liczę na to, że na potoku będzie trochę lodu, pod który będziemy mogli sobie wrzucić petardy i zobaczyć, czy ciekawy efekt z tego będzie, czy nie będzie ciekawy efekt. No i ogólnie teraz też nie możecie się nie spodziewajcie jakichś wielkich mega strzelań, gdy jest właśnie taka pora roku, ponieważ nie mam jak wybrać na to swoją taką odludne zadupie, że tak powiem, miejscówkę, gdzie mogę sobie na luzie, bez przypału, bez stresu postrzelać petardami jakimiś większymi i tak dalej, właśnie których mam całkiem sporo. Zobaczmy sobie, czy jest to. No niestety lodu nie widzę na potoku, no ale przy tamtym miejscu, gdzie będę właśnie wszystko odpalał, będzie tego, liczę na to, że będzie troszkę tego lodu więcej. Ogólnie nagrywam teraz w jakości HD i możecie napisać, czy też nie jest za ciemno, bo ogólnie nie, bo jest całe zachmurzone. W sumie jest dopiero godzina 15-16, no ale już strasznie ciemno na polu, mimo tego jest, że pada troszkę śnieg i jest całe niebo zachmurzone, więc dobra, jesteśmy już przy samym potoku i zaraz się okaże, czy tu jest troszkę lodu. No tam troszkę dalej lodu jest, więc pewnie podejdziemy sobie. Tu jest nawet całkiem sporo tego, więc wyciągnijmy sobie kartonik. No i na dobry początek wrzućmy sobie czaj na bolera. Tak luźnie do wody po prostu, żeby zobaczyć, jak to będzie z jego efektem. One są słabe i na dodatek mają jeszcze bardzo długi zapłon. W wodzie nawet nie za bardzo ma ochotę wybuchać, no ale jak to czaj na boler. Także go teraz sobie rzucimy tutaj na lód. O, ten też fajlowy. Fontanna się zrobiła i to taka nędzna, zamiast jakiegokolwiek efektu. Teraz mamy tutaj petardę Salut od Triplexa, czyli po prostu pikolaczek z lądem. No, tu efekt całkiem przyzwoity, nie ma na co narzekać. O, teraz coś takiego trochę niebezpiecznego, bo strasznie szybki zapłon ma. No, nie trafiłem do wody. Aczkolwiek i tak strzeliło całkiem fajnie. Teraz może się uda. No. O! Wyleciała z powrotem, patrzcie. Taki ten. Ogólnie one często są też troszkę takimi niewypałami, no ale przy petardach tej klasy nie ma co się spodziewać jakichś cudów, bo są to po prostu petardy odłączone od karabinku. Kamerka mi wpadła, ale już ją, wszystko jest ok. Mam nadzieję, że też obiektyw nie zaparuje przy tej temperaturze, bo wtedy by troszkę ciulowa wyszła, ale wrzućmy sobie jeszcze jedną petardę. O, ta wybuchła i to całkiem mocno pod tą wodą. Mamy tu też w sumie całą paczkę dużej petardy korsarza, którą dostałem, mnóstwo paczek ich od Blancika, więc też sobie wszystkie wrzucimy do wody albo pod lód. Ale najpierw nie wiem, czy to jest petarda dwustrzałowa od Maxema, czy to jest może po prostu korsarz zwykły od Jorga. I weźmiemy, podejdziemy sobie tutaj na dół. Tylko nie wiem, jak tu wejść, nie ubrałem nieprzemakalnych butów. I boję się troszkę, że może być cienko z zejściem, jakbym ten lód się cały pode mną załamał. W sumie, dobra, to jak tutaj pójdę, powinno być ok. No także tutaj widzi się, jakby was kiedyś zastanawiało, co tu jest pod tymi wszystkimi strzelankami. To tu jest taki po prostu całkiem spory mostek. I co? Ja bym chciał w sumie... O! No i się zapadło. To nic, wrzucimy tu, przejdę sobie na tą stronę i wrzucimy sobie w tamto miejsce po prostu naszą petardę. Dobra, połóżmy ją tutaj, żeby gdziekolwiek ją po prostu... Ok. No, fajnie wpadła.
idealnie pod lód. No ale chyba z niej wypałem. W ogóle tak nędznie się coś paliła. No powtórzmy to sobie tylko, że z petardą Jumbo od Komety. Niestety tam to było, nie wypałem. No ale tak to się zdarza, jak już jest wilgoć, to się nie wypały jak najbardziej zdarzać mogą. Żebym tylko dobrze trafił. No i trafiłem tragicznie. O kurde, mocno wybuchła i kompletnie nie trafiłem. No ale trudno, weźmiemy sobie następną petardę. Ale dla odmiany dużego korsarza wrzucimy sobie po prostu do wody. Okej. O shit, ochlapało mnie całego. Także kamerce też się oberwało troszkę wodą, ale już w miarę jest okej. No całkiem mocne są te duże korsarze, jak z całkiem sporej wysokości, jak widzicie tam na mostku stałem. No i mnie ochlapało caluteńkiego, no i jeszcze wysoko nad moją głową woda poleciała. A tu mamy dokładnie taki fragment, o jaki mi chodziło. Czyli chcę po prostu wrzucić petardę do takiej wody i żeby wybuchło pod takim lodem. Dobrze, że mam dużo tych korsarzy, więc nawet w razie niepowodzenia mam co najmniej dwie próby. Dobra, to rzucamy. Będzie okej. O kurde, mocno strzeliło. No ale chyba są troszkę za słabe, żeby tak fajnie cały lód do góry podbiło. Ło, tu już był efekt zacny, nie powiem. Bardzo fajnie wywaliła taką dziurę w lodzie. A teraz sprawdzimy sobie, czy rakietka typu Air Traveler wystrzeli w wodzie. Mocny troszkę też wiatr jest, więc mam nadzieję, że zbyt dużych szumów nie ma. Pali się to, czy się nie pali? O, jak widzieliście, nie udało mi się trafić niestety do wody. Tylko poleciała w bok, ale one jak zwykle lecą gdzie chcą, więc efekt był do... takiego efektu można się było spodziewać. No ale rakietka całkiem mocny pisk miała. Wiatr wie, że nawet jest tak zimno, że nawet jety nie chcą palić. No i znowu całkiem porządny strzał. No i w sumie jeszcze weźmiemy sobie tutaj może takie petardy, które zapewnie dzisiaj też jeszcze ich test będzie na kanale. I sprawdzimy sobie, czy wystrzeli w wodzie. Tylko trzeba by to najpierw otworzyć. Wrzucamy do wody. No i nie trafiłem. No, całkiem mocne. Nie powiem, kupiłem je za 90 groszy w sklepie ABC. Więc efekt całkiem fajny. O, tak wpadła ładnie do wody. No, zdecydowanie mocniejsze od na przykład petard, jakie to były saluty od Triplexa. O wiele mocniejszy łuk, bo jak widzieliście, gejzer wody o wiele wyżej poleciał. No i ostatnią petardą taką finalną, na sam finał, będzie to C4 od Pyromaxa. Ona ma 2 gramy prochu i zobaczymy, jak sobie poradzi z wodą. Tylko w sumie ja tam podejdę i spróbuję ją wrzucić pod tamten lód. Więc mamy tu naszą ostatnią petardę C4, 2 gramy prochu i wrzucamy ją pod lód. Oj, ląd się tragicznie pali i petarda niestety w wodzie nie wybuchła. Widzicie, sobie tam właśnie płynie. Niestety nasza teoretycznie najlepsza petarda nie wybuchła z powodu takiego dosyć słabej jakości lądu. No ale cóż, to by było na tyle w tym strzelaniu. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jakość nie była jakaś tragiczna. Widzimy się już w kolejnych. Siemanko.